Hej, właśnie przyszła do mnie przesyłka. Jak można zauważyć, przyszła ona do mnie. O, szybciej, tu fokus. Przyszła do mnie zajadomia. Ja wiem, co jest w środku, a jeżeli wy chcecie się dowiedzieć, to oglądajcie ten film do końca. Słuchajcie. Kadr troszeczkę się zmienił, ponieważ sprzęt, którym wcześniej dysponowałem, aktualnie nieco zmienił swoje położenie. Dlatego nie będzie już widoku, wiecie, takiego standardowego z góry. Teraz kadr będzie tak bardziej z boku, żebyście tutaj widzieli moje ręce. W poprzednim filmie nie wszystko było widoczne. Ja starałem się potem pokazywać to do kamery i w miarę tłumaczyć, co jest w środku. Natomiast nie wszystko zostało wyłapywane w kadrze. A tak przynajmniej mam pewność, że widoczne będzie wszystko. Więc co? Myślę, że możemy zająć się unboxingiem. Niestety nie posiadam również mojego noża, który był ze mną w poprzednim odcinku unboxingu. Natomiast mam takie nożyczki. Mam nadzieję, że będą się nadawać. No to co? Otwieramy. Widzę, że nawet nożyczki potrzebne nie będą. Może za chwilę. W środku znajduje się tasa koncertowa pana Kenkiego. Wrocław to jest 21 września. Mamy września 13, więc może jeszcze uda mi się załapać. Tak naprawdę to nie. Bo... O, to jest pocztówka! Ale jazda! Patrzcie to! Ale jaja! Genialne! Genialne! No, ludzie z Radomia są pomysłowi. No, a w środku oprócz tego znajduje się jeszcze... Wow! Płytka. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Czy... Nie, to wszystko. To jest jeszcze tylko paragon. Nie będę go wam pokazywał. I folia bąbelkowa. Alright, to sobie odłożę. Może tutaj. Płyta wygląda następująco. Spróbuję wam ją jakoś pokazać. Tutaj. O, odbijam się. Ej! Tu jest płyta, uwaga, tak wygląda. Natomiast jak ją trochę oddalę, no to twarz się zmienia. Widzicie to? Ale jaja. Zabierzmy się za otwieranie. Żeby nie uszkodzić. O, udało mi się. To może chwileczkę zająć. No czasami będę musiał niektóre rzeczy wyjmować z kadru, żeby je otworzyć. Jest ten charakterystyczny dźwięk dla rzeczy właśnie posiadających dwie różne strony, jakby w sensie na tej samej stronie, efekt ten holograficzny. Pewnie są jakieś dwie warstwy na siebie nałożone w oddali. Nie wiem, jak to działa, trzeba będzie doczytać, żeby z tym debilem. Okej, okay. I sam tego nie wywnioskuję. To jest jakaś cena. Aha, chyba tego nie da się zdawać, dobra. Boże, boję się, że to popsuję. Chyba, że ja to muszę tutaj przeciąć. To jest przytwierdzone, ale to chyba ma być przytwierdzone. Tu z boku jest płyta. W sensie, no tak... Postaram się tutaj to zrobić. Jeszcze nie mam takiego nawyku. Jezu, jak zepsuję. Ja nie mogę tego zepsuć. Okej, okay, otwieram opakowanie. O cholera, ale jest mocno zamocowane. Oj, coś podałem. To jest pierwsza rzecz. Cholipka. Więc myślę, że po prostu sobie ten obrazek odetnę. Gdzie był ten kod? Tutaj był ten kod.
Wydanie Deluxe oczywiście, bo to PoE. O Jezu. No, musiałem zepsuć pudełko. Jest, Mr. Kenka. No to faktycznie to można odczepić. Już podałem, już nic. Ze wszystkiego. W środku nie ma nic, opakowanie jest puste. Tylko to bym chciał tego odczepić, a tego się nie da odczepić. Da się! A. Chyba jednak zrobiłem coś źle. O Jezu. O Jezu, o Jezu, jak źle. To mi się odkleiło coś ten tego. Nieciekawie. Spróbuję to jakoś zareparować później. Czyli po prostu zrobiłem bardzo głupią rzecz, popsułem sobie okładkę. Brawo. Trzeba być wybitnie uzdolniony. Niezłe, jak zepsuję. Otwórzmy teraz płytę. Tak to wygląda w środeczku. Mamy tutaj Kenkiego w okularach. Jeszcze w długich włosach. Tu w środku. Wow, są naklejki. Tak. Może w ten sposób. TOL, Korona Radomska. Takie rzeczy.com, Mr. Kenka. Wszystko się zgadza. Otwieramy. Tutaj jest cała track lista. Zaczynając od początku Powiedz Mi Czemu z Pawłem Domagałą. Potem Na Blok z Grizzlym. Później Myślę o tym, Czarna Chmura, Na Pewno z Kasią Grzysiek. Dokąd Iść, Moje Sny z Paluchem, to trzeba będzie obadać. Drogi Tato z Sebastianem Riedlem. Tym Sebastianem Riedlem, w sensie synem tego Ryśka Riedla. Ty do mnie przyszłaś z Grizzly. To tylko rap, Safari, Nie to nie, Pora mówić Nora. Część z tych klipów, część z tych utworów doczekała się ekranizacji w postaci teledysku, na przykład kawałka Myśl o tym, albo Na pewno, lub Pora mówić Nora. W środku. Wstaję z trudem, spora zmiana od ostatniej płyty. Tutaj. Nie wiem, czy będzie... O, tak może będzie widoczne. Mam nadzieję. Album dedykuję rodzinnie. Kękę. No co? To teraz wydaje mi się, że możemy otworzyć. Płytka wygląda w sposób następujący. Z tyłu po prostu jest płyta, nie ma żadnego nadruku ani innej tego typu ciekawej rzeczy. Pod płytą znajduje się po prostu taka chlepowata powierzchnia, co wydaje mi się trochę niebezpieczne dla mnie, bo się boję, że płytę po prostu zarysuję jak ostatni kretyn. Skoro potrafiłem zepsuć to, jak tak zrobię? Nie, to nie pomaga. Skoro potrafiłem zepsuć to, to bardzo łatwo też zepsuję to, więc ostrożnie muszę odłożyć płytę. Aha, i oprócz, zapomniałem powiedzieć, oprócz standardowej track listy na tej płycie znajdują się również dwa bonusowe kawałki. Z prostego powodu to jest wersja POED-owa, zamawiana na życzenie? Zamówiona na zamówienie. Ale to nie brzmi dobrze. Nie, to jest nie do naprawienia. Trudno, popsułem wszystko. Do widzenia. Papa. Pa.